Dobra, będziemy zaczynać. Gdzie my tu się musimy udać? Tu, w tą stronę? Nie bardzo. Żołnierz Mech, standardowo na początek. Musimy A, jeszcze tutaj mamy, proszę. Dobra, jak pójdzie górą, to to, co na dole, to też powinien widzieć de facto. Coś mi się tak zdaje. Idziesz. W ten sposób. Dobra. Warta. Nie będę tu specjalnie szarżował. Snajper. Ze snajperem tam poczekał, bo tu jeszcze dużo rzeczy może nam się pokazać. Przejdź sobie tu. Może tam kogoś zobaczysz. Albo i nie. Szturmowiec. I jeszcze tu został psionik. Psionik to będzie się w kupie trzymał, bo nie chcę, żebyś gdzieś tam się oddalał sam. Warta. Snajperów to moglibyśmy dać w sumie w górę. Jestem w powietrzu. Dużo się nie podniosą, ale to zawsze coś. O, właśnie, już ich widzimy. Wilson już jednego namierzył. Dobra, są zwykłe sektoidy, więc one nie stwarzają tutaj jakiegoś specjalnego zagrożenia dla nas. Już to latanie nam tutaj niewiele da, myślę. Dobra, ty może tamten poleciał, to wystarczy. Ty przejdź sobie tutaj. A ty... byku. Gdzie ten nam tu zagrodził miejsce? Dobra, oddajemy turę. No i po co było do mnie strzelać? Traf. A skąd? No bo po co? Dobra. Kto tam się rusza pierwszy? Grenadiera mamy tutaj. Ale tak zostać tutaj to nie bardzo. Przejdź sobie tu. Kurde, mało tutaj widać. Dobra, warto ci włączę. Snajper, widzisz? Weź go rozwal, będzie z głowy. Już nie będziesz go zaczyć. Ja też tak myślę. On my way. No, przejdź, przejdź. My tutaj nie mamy się za bardzo czego obawiać. Możemy sobie elektropuls zużyć i też się załatwimy. Using pulse charge. Dobra. Evans, Evans, gdzie ciebie możemy dać do przodu tak troszeczkę? A idź tam. I ty. Dobra, przejdź tu. Powolutku, powolutku. No proszę. Tych sektoidów pełno tutaj widzę. To takie dziadostwo. Mam nadzieję, że się pokażą lepsze jednostki później. Przejdź tu dalej. Dobra. O proszę. No. I już się zaczyna. A więc po kolei. Snajper w cyberdysk. Najpierw byś walnął. I myślę, że to drony załatwi. Wybuch jeszcze. Dokładnie. Dobrze myślałem. Podwójny strzał. Wal tutaj w ten cyberdysk. Dobra. Następny snajper. Ty niestety, kurczę, nie widzisz tu nic. Z ochotą.
No nic, będziesz musiał się gdzieś tu schować, a kto inny dokończy dzieło za ciebie. To wal ty, a za mało amunicji masz. Więc sobie przeładuj, nie przejmuj się. No to może ty. Wyruszam. No właśnie. Cyberdysk namierzyłeś, dwa razy strzel. Myślę, że chociaż raz trafisz. No, wystarczył raz. Drony padną? Przynajmniej jeden. Dobra, powolutku, bo tutaj to nie wiem, co się dzieje za bardzo. Tutaj też ktoś może być, ale nie, bo by widział snajper ich. Okej. To co, spróbujemy przejąć kontrolę. Szczelina, co to robi? Burza pszeniczna. Kontrola umysłu, natchnienie, walka umysłów. No, no tam niemal co na sektoidów to zużywać w ogóle tej zdolności. A nie pomyślałem, bo kurde, mogłem tamtego zabić przecież i by we dwóch padli. No widzicie, zapomniałem całkowicie o tym, że jak jeden pomaga, nie wiem, pomaga pszenicznie drugiemu, to właśnie w ten sposób można to zrobić. Ale dobra, mniejsza z tym. Dalej. Ty sobie poradzisz tutaj? No wal do niego, możesz i ty. Odstrzelony. Weźmiemy sobie żołnierza Mek. Może najpierw powoli byś się ruszył tutaj. Tak kontrolnie, że tak powiem. Nic nie widać. No, nie za daleko. Dobra, teraz ty. Nie będę go wysyłał naprzód, dlatego że... No, lepiej, żeby on nam nie zginął. My sobie podlatujemy jeszcze i jedno latanie nam zostało. Oho, za mały zapas paliwa. Nie mogę. To wyłączamy latanie. My we dwóch na jednym polu stoją. Zauważyliście? No, latał jednak, nie latał. Dobra, to my powolutku sobie tu przejdziemy. Nic nie widać. Możemy iść dalej. Idziemy tyralierą. Następny mistrzu, tutaj snajper. Dawaj na środek. Żołnierz Mech na początek. Maksymalnie do przodu dawaj. A proszę, już tutaj, już widzimy brygadę. No tutaj to jak nic, granat poleci. No. Bezlitośnie, tak? Dobra, powolutku. Najpierw snajper. Kogoś widzisz w ogóle? Nie widzisz nikogo. O ty. Dobra, przejdź tutaj. Grenadier. Nic nie zrobimy. Musisz tutaj przejść do tego przejścia i w następnej turze dopiero tam się ruszyć. Następny snajper. Ty kogoś widzisz? Nie bardzo, ale możesz uderzyć tu w tą stronę. I teraz możemy zrobić taki myk. Właśnie kontrola umysłu. Hmm.
Natomiast ty... Strzelanie w biegu. Zbliżam się do wroga. Pędzę! Pędź. I warcza. No, załatwiłem cię, co? Ufok odstrzelony. O, proszę. Chrysalidów się narobiło. Może najpierw wykorzystajmy naszego obcego. No właśnie, ciężki szybowiec. Granacik byś rzucił tutaj na dół tym panom. O. Bardzo ładnie. I teraz co? Ty masz granat? Masz granat. To weź tutaj powtórz. I będzie pozamiatane. No i co warta? Snajper, przejdź tutaj dalej. Przygotujmy się na jakieś działanie. O, proszę, jest następny szybowiec. No już, spokojnie. Mam nadzieję, że trafisz. No. I co, i przeładujemy broń. Ty mógłbyś się skupić jeszcze tutaj, widzę na nim. Więc przejdźmy sobie tu. Co, walnij do niego, no. Coś też musisz postrzelać. Już się za to biorę. Podejdź. Ale nie za daleko, bo musisz przeładować broń niestety. Przeładowana. A wcześniej warte to włączyłem nim. Ale to dobrze. A czemu ty mi tu warcia nie strzelasz? No co? Co jest, kurde? Z tym grenadierem. Jaja se robi, no. No, co to się tu dzieje? Dobra, moment. Trzeba załatwić tego szybowca teraz, kurde. Tak jest, wykonuję. Dobra, przejdź tutaj. Żołnierz Mech na początek. Dawaj do przodu. Nikogo tu nie widzisz? Nikogo. Okej, no to warto. No co, to może ty tam sprawdzisz, co się dzieje. No my sobie podejdziemy gdzieś tu, kurde, żadnych osłon. Nie, no tu są niby jakieś osłony. Confirmed. Closing on target position now. I snajperzy, tak. No, żadnych osłon. Idę. Dobra, powolutku. Ty sobie przeładujesz broń przy okazji. Plujemy! Natomiast ty, to w ogóle mógłbyś, kurczę... pójść na górę. No i snajper. Dobra, dawaj tu. No zobaczmy, co się tam dzieje. Chudzielec jedynie.
Dobra, tu mamy snajpera, tu mamy żołnierza mech. To ty możesz tutaj ładować się śmiało. O, proszę. W sumie na to liczyłem troszeczkę, że znajdę takie dziadostwo tutaj. No tak, wcześniej sektoidzi, teraz chudzielce, tak jakby były coraz lepsze te jednostki. Przynajmniej mam takie wrażenie, tak to mogę odebrać. Dobra, podejdź sobie tutaj. No właśnie. A może to użyjemy. No i co? Dawaj tego naszego żołnierza tutaj. Tak troszeczkę z tyłu został. Dobra, tutaj i tak nie mam żadnej osłony. Ta bida grenadier, kurde. Ranny. No dobra, ładuj się tu. Co, przeładujemy? Przeładuj, tak nie ma co robić. No, strzelasz i nie trafiasz. Dobrze, to my cię tutaj teraz załatwimy. Może w główkę? I żołnierz mek. Dobra, i teraz ty. Yes, commander. Evans. No i co? Damy ci wartę może. Rozkaz. Dobra, ty możesz ruszać. Wiemy, że tu nikogo nie ma. Maksymalnie. Następny snajper. Śmigam. Troszkę się obawiam o tego grenadiera, szczerze mówiąc, tu na dole. Bo jest osamotniony i niestety ranny. Ale gdzieś tam może te drogi się nasze złączą, że będzie można coś zrobić. Otwórzmy drzwi. Nic nie widać. No to co, żołnierz mech na dzień dobry, do przodu. Dobra, jest tu was trochę, widzę. Poczekamy chwilkę. Co tutaj nie da rady? Dobrze. To może powolutku. Wycofajmy go. Tutaj zrobimy sobie ładnie wartę. Wyruszam. Dobra, w ten sposób otwórz te drzwi. I my jesteśmy tu ukryci, to możemy śmiało tutaj sobie buszować. Snajperzy będą potrzebni. Czy ty możesz... nie możesz latać. Śmigam. Dobra, stań sobie tu. Grenadier. Czy ty możesz latać? No niby możesz. No to leć. Ups. Chyba przesadziłem delikatnie. Z
zdecydowanie mogą do mnie walić teraz. Kurde, i trafił. I to za 8 od razu. Oj, się władowałem, albo on. No dobra, coś tu trzeba będzie pomyśleć. Na początek snajper. No to ładuj. Jeden z głowy. I drugi, mam nadzieję, że to jest z głowy. Zgadza się. No, dawaj tutaj. Musisz pomóc. Kurde, ale nie widzisz. No niedobrze. Wartę włączamy. No i mam zagwozdkę, kurczę. Ta szczelina niby... O, tak by zadziałała. Zaraz zobaczymy. Weźmiemy sobie ją. Chociaż ty jakbyś dwa razy, to myślę, że go załatwisz. Kurde, nie wziąłem dwa razy? Wziąłem, już myślałem. No i dobra. Teraz potrzebujemy snajpera. A idź tu. Grenadier. Nasze ścieżki się zaraz złączą. W końcu dokonamy potrzebnych uleczeń, że tak powiem. Granat dymny by się tu przydał chyba. No i teraz spróbuj trafić. Dobrze. Czy my taką tą szczelinę tutaj możemy im gdzieś rzucić? Nie bardzo. Musiałbym się zbliżyć. Kurde, też nie widzisz ich? Ale moment. Ty go widzisz za to, tak? To walnij po prostu do niego i tyle. Już nie będziesz go zaczyć. Uuu. 65%. W ogóle mi się to nie podoba w tym momencie. Moment. Zbliżmy się tutaj. Z łaski swojej to zejdź na dół. A teraz z buta. I przeładuj sobie broń. Został jeszcze on. Kurde, ale nie mam granata. No nic, trzeba będzie coś tu wymyśleć za chwilę. A ty nie możesz tutaj rzucić tego? Nie bardzo, widzę. No dobra, to pozostanie nam co? Warta. A my tak kontrolnie się zbliżmy, bo sobie broń przeładujemy. Mogę sypać dalej!
Co, zostałeś tylko ty? Kurde. Rakieta ci nie zabije, granat. Jest tylko opcja, że po prostu rozwalę cię w ten sposób, ale 65%. Zobaczmy. No i grenadier chyba nam długo nie pożyje. Mam takie wrażenie. No. Udało mu się. No, było, to było twoje być albo nie. Chociaż nie, no może by przeżył jeszcze następny atak. Ale tak po kolei. Podejdźmy sobie tutaj do naszego żołnierza, do snajpera dokładnie. Trzeba go wyleczyć. Dobra. Uleczony. Tutaj na górze to mogliby zostać snajperzy, a my byśmy sobie przeszli tu dołem. Ale to za chwilę. Warta. Snajperzy do przodu. Muszę tutaj poustawiać najpierw wszystkich żołnierzy, żeby nie było problemu żadnego. Możesz przejść maksymalnie do przodu, tu nikogo nie ma. Żołnierz Mek tu czuwa. No i kto teraz drugi snajper? A też możesz tutaj gdzieś sobie stanąć. Żołnierz Mek. No dawaj tutaj na dół. O, to jest bydle. Ewakuujemy się. Dwa te mechtopody, one chyba mechtopody się nazywały, ciężki orzech do zgryzienia. Naprawdę. Będzie trzeba tutaj się jakoś ładnie usadowić. Ty musisz przejść, zobaczmy, momencik, grenadier. O, dobra. Trzeba cię uleczyć. Przejdziesz tu. Snajper. I weź ten skaner gdzieś tam rzuć. Niech ja widzę, co się dzieje. Odpalam skaner bojowy. Dobra, wiemy, że jeden tu jest. A drugi jest gdzieś tam na dole. Dobra, warto. Poczekamy sobie. Ty musisz podejść uleczyć tego gościa, grenadiera. Okej. A ty co? Musimy tutaj od dołu chyba walić do każdego. Zbliż się troszeczkę. I warto, nawet bez osłony. Na razie przeładowanie. A kto tutaj wali? Ktoś? No? Co wymyśliłeś? Coś słychać, jakieś strzały, tylko nic nie widzę. O, fuck. Zdecydowanie ktoś nas tutaj podjechał. Roboty zostają unieszkodliwione na jedną turę. Gdzieś musi być tutaj ten drugi. Momencik. Podejdź tu. Kurde, nikogo nie widać. To strzelanie w biegu. O. Źle to wyszło. Dobra, ty podejdź tu. Widzisz go. Kucnięcie. Ty podejdź tu. Przeładowanie. Zając, zasuwaj tutaj do tyłu, bo ledwo wyżyłeś. A ty?
usadowić. Może tutaj. Zobaczymy tego drugiego. O, jest tu bydle. Elektropuls zadziała. Moment, moment. Zmienimy troszkę kamerę, żebym widział, czy zadziała. Tak. Chyba nie zadziała. O nie, może zadziała. Ale nie, bo by go podświetliło chyba. Czyż jest w zasięgu. Zobaczmy. Kurde, nie zadziałało. Jednak musi go podświetlać i koniec. No. No zobaczmy, czy oni tutaj nam wyżyją teraz. Przeżyją. Dobrze. Jeszcze on jest tak blisko, że się boję to, co on tutaj zrobi. Kurde. Za 8. Ale mamy strzał reakcji. Da się do. Więc z nim to się zaraz wycofam, poczekam, aż mu się zregeneruje po prostu życie, bo mamy taką możliwość, więc... A co mi tam?